Cześć, oglądasz właśnie kanał Zarabiaj Na. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału po to, żeby nie miał cię żaden nowy film o tematyce zarabiania. A dzisiaj przedstawię ci dwie nowe metody, jak zarobić na koronawirusie, bo to w końcu przecież minie, to nie będzie cały czas i nie będzie można to przez cały czas na tym zarabiać, nie? Także co, jeżeli cię interesuje ten temat, zaczynajmy. No i tak, pierwszą metodą na pewno jest stworzenie profilu na Instagramie. Profilu na Instagramie na temat właśnie koronawirusa. Może macie dwa warianty do wyboru. Pierwszy to jest z memami. Na pewno jeżeli macie jakieś grupy klasowe, jesteście na Facebooku czy coś, no to macie te memy, nie? Zapisujecie sobie je. No i co wam szkodzi, jakbyście stworzyli taki profil, zaczęli tam postować regularnie, nawet parę postów dziennie, bo myślę, że parę memów to na pewno dziennie zobaczycie, czy to filmiki, czy to jakieś obrazki. No i nazwać ten profil jakoś fajnie, że koronawirus memy. Trzeba teraz oryginalną nazwę wymyśleć, bo tutaj macie screeny, jak różni ludzie właśnie takie profile prowadzą. No i już będzie trochę ciężej się przebić. Ale jeszcze nie jest za późno, zawsze możecie zacząć. Drugi wariant to jest tworzenie profilu informacyjnego. Na tą chwilę spotkałem się chyba z dwoma albo z jednym takim profilem. Tutaj też miałem się wyświetlać screen tego profilu. No i właśnie w krótkim czasie, bo tam pisałem z tymi profilami, w bardzo krótkim czasie osiągnęły dużą liczbę followersów. Przez to, że temat jest po prostu gorący. No i co później z takim profilem zrobić? No jak powiedzmy zbieramy tam 10k follow, no to już można zaczynać jakieś współpracę z markami, na przykład na jakichś stronach typu WordPress, chyba tak, WordPress, albo Brand Buddies, coś takiego. No, są różne strony do po prostu współpracowania z markami na Instagramie, dzięki którym możemy oczywiście zarobić. Myślę, że temat Instagrama i tej całej metody wam już omówiłem. Teraz przychodzi druga metoda. Drugą metodą, którą spotkałem właśnie dzisiaj rano, jak wstałem, zobaczyłem sobie na YouTube'a, no i patrzę live z wykresu koronawirusa, tam ile tych przypadków jest, nie ile czego. No i tam patrzę na to, 31 tysięcy oglądających o godzinie, która to jest, no o 7.30, no może 7.20 oglądało właśnie 31 tysięcy osób tego live'a, który już trwał 10 godzin, czyli to jest jakiś serwer wykupiony, mi się wydaje, albo ktoś streamuje ze swojego komputera, no nie wiem, ale tam ludzie też wysyłają superchat, co jest dla mnie w ogóle, jak można wysyłać superchat dla kogoś, kto prowadzi live'a o wykresach z koronawirusa. No ale jak widzicie tutaj na screenie przedstawiony kanał robił tego typu live'y, no i tam uzbierał pokaźną liczbę subskrypcji. No i później, jak już temat ucichnie, można przekontentować ten kanał na coś innego, poradniki, jakiś lifestyle czy coś w tym stylu. No i pierwsze to jest, jak robimy takie live'y, to później jak mamy je zapisane, możemy na nich wyświetlać reklamy. Tak samo na początku live'a mogą nam ludzie wysyłać super chat, jak już fajnie to rozwiniemy. No i właśnie to była ta druga metoda, jak zarabiać na koronawirusie. W piątek wstawiłem właśnie film o tym, jak zarabiać na koronawirusie i już mi się pokazały nowe metody, także będę was informował oczywiście na bieżąco, jakie metody nowe znajdę, jakie nowe metody powstaną. No i będę dla was nagrywał wideo właśnie w tej formie. No i co? Myślę, że w piątek właśnie wyjdzie film z jakąś aplikacją albo stroną, bo też cały czas mi się tak, no, ten kanał jest w sumie stworzony po to, żeby wam przedstawiać jakieś stronki, a nie gadać do kamery. No a chyba, że wam się to podoba, to napiszcie oczywiście w komentarzu. No tak jak mówiłem, w piątek myślę, że wyjdzie jakiś film ze stronką, z aplikacją. A na tygodniu może będę wypuszczał czasami tak nieregularnie filmy, jak mówię, do kamery. No i co? Jeżeli ci się ten film spodobał i jest czuję nowy, nie zapomnij, żebyś zasubskrybował ten kanał po to, żeby nie ominąć żaden nowy film. Zobacz także moje poprzednie filmy, no i nie zapomnij też załapkować tego materiału. A, no i jeszcze, jeżeli masz jakiś sposób na zarobek, czy to w internecie, czy to nie w internecie, napisz w komentarzu na dole. Chętnie sprawdzę, no i może nagram ten film. Także co, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!